Witajcie, zwierzolubni! Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o naszej białowieskiej przygodzie. Była chwila paniki, była chwila nerwów, a wiązało się to właśnie z fotopłapką, którą widzicie. Dni były krótkie, bo grudniowe. Powiesiliśmy ją w południe. Liczyliśmy na takie nagrania jak te z zeszłego roku, kiedy to Harry przyprowadził swoją kawalerską grupę byków. Ale jak wyglądaliśmy z okna przez noktowizor, zobaczyliśmy, że kręci się lisek koło fotopłapki, a ona wydaje takie króciutkie błyski. To znaczy, że wyładowują się baterie, więc no fatalnie, trzeba je zmienić. Idziemy przez kompletnie ciemny las. Tutaj specjalnie rozjaśniliśmy, nie było widać absolutnie nic. Sprawdzaliśmy przez noktowizor, czy niczego nie ma. Wydawało się, że jest pusto. Idziemy dalej. Słyszymy jedynie własny oddech i szelest śniegu pod stopami. Wydaje się, że niczego przed nami nie ma. Nagle coś nas niepokoi, ponieważ słyszymy obok siebie szelest, który nie pochodzi od nas. Czujemy, że ziemia podnosi się przed nami. Wrażenie absolutnie surrealistyczne. Odpalamy na moment czołówkę i no i to widzimy. Tutaj już z bezpieczniejszej odległości komórką młodszy zwierzolub to nagrał. Nie sądziliśmy, że tak szybko potrafimy biegać. Była to przygoda jedyna w swoim rodzaju. My najedliśmy się więcej strachu niż żubr, nazwany tak przez nas Onufrym. Którego właśnie okazało się, że wdepnęliśmy w śpiącego żubra, którego nie widzieliśmy, bo leżał przyprószony śniegiem, a jego miał zamknięte oko, więc się nie świeciło w noktowizorze. Od przygoda nasza znajoma się śmiała, że ledwo przyjeżdża Warszawka, to już depcze po żubrach. Ale nie mieliśmy takiego zamiaru, bardzo przepraszamy. A Onufry zamieszkał sobie pod naszą fotopułapką, spędzał noce i dnie. No, przysporzył nam wielu zmian baterii. O tak, setki nagrań to nie jest dla nas codzienność, ale tutaj każdego dnia odpalaliśmy fotopułapkę i ukazywały nam się niezliczone nagrania przedstawiające większość Onufrego, który leżał, chwilę postał, znowu leżał. To taki nasz poranek, sprawdzaliśmy, czy można zjąć fotopułapkę? Nie, leży, jest. Właśnie tak leżał, jak na niego nastąpiliśmy. Zdecydowanie żubry są ostoją spokoju, panami puszczy. Nic dziwnego, i tak że miały noce. Na boczku, na stojąco chwilę się popasł, potem się kładł. Ale ci przerwałam, bo coś mówiłeś, że nic dziwnego. Nic dziwnego, że się nas nie boi. W końcu co mu ludzie. Tutaj w tle możecie usłyszeć szczekanie psa z gospodarstwa, które informowało nas, że pojawiła się zwierzyna, najprawdopodobniej Onufry. Tutaj widać łunę od nagrywającej fotopułapki. A tutaj raz wracaliśmy z zasiadki wieczornej. Myśleliśmy, że go nie ma, więc tak na paluszkach podeszliśmy, patrzymy przez noktowizor i taki widok. No to robi wrażenie. No na szczęście był przyzwyczajony do ludzi, więc a my wycofaliśmy się czym prędzej. Także to była taka nasza białowieska codzienność z Onufrym za płotem. O, tu znowu. Czy można zdjąć fotopułapkę? Nie. Jeszcze nie. Musieliśmy odczekać, aż pójdzie, no i wtedy zmienialiśmy codziennie baterie. Także od taka przygoda. Dziękujemy za uwagę. Raz jeszcze życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, wielu bliskich spotkań, chociaż może nie aż tak.